Siemano widzowie, z tej strony Filo, a to jest 23 odcinek z gry Wiedźmin 1. I tak, kontynuujemy passę od wielkiego powrotu. Ten odcinek już nie będzie specjalny i nie będzie miał 50 minut, ponieważ to by wymagało z 2-2,5 godziny materiału nagranego. Więc wracamy już do normalnych odcinków. I tak, dzisiaj co będziemy robili? Ja bym kontynuował tego kościanego pokera z ostatniego odcinka, szedł zgodnie z passą i zahaczył teraz o Munro Bruisa, bo możliwe, że już będzie chciał się ze mną pojedynkować, skoro już pokonałem wszystkich tych podstawowych rzutków dostępnych w mieście. Co? Można zagrać. Jasne. O. Zobaczymy, ile prawdy jest. Kiedy ty. No chodź. Bywaj. Dobra. No to zapisuję i lecimy z pokerkiem. Witam go standardowo, pewnie nie zobaczycie za specjalnie, bo to nie jest za specjalnie ciekawe też do oglądania. Ale o kurde, jakie pieniądze. Gramy o full. Pierwsze to porażka. Przy drugim podejściu również porażka. Trzeba powiedzieć, że ten krasnolud kurde dobry jest, to nie ma co mówić. Potrafi grać. Albo jest solidnie podkręcony. Przy drugim podejściu również porażka. Znaczy, przy trzecim już. Kolejna porażka, już czwarta, tylko z tą różnicą, że wygrałem pierwszą rundę teraz. Piąta porażka, z czego powiem wam, że ten ostatni rzut to traki, kurczę. Jakby zaprogramowany trochę, że byłem skazany na porażkę, bo zostawił sobie tylko piątkę, nie? I wszystkie inne czterema kościami rzucił i mu się idealnie złożyło na tam streeta. Dziwna sprawa. No para z szóstek to fajna para i jeszcze strójek. To wręcz nie do przegrania. I teraz czuję, że mu tak rzuci, że pozamiatane. No, na pewno. I czwóreczka. O, chodziło nie. Dobra. Gra staje się wiarygodna jakby na siłę teraz. O co chodzi? Dobra. Mamy to. Pierwszy mecz, który komentowałem, czyli szósty, okazał się zwycięski w końcu. Zobaczymy się po prostu, jak znajdę kolejną chętną osobę do zagrania w kości. Może jakiś Vivaldi, czy coś? Chociaż Vivaldi jest trochę spukany, ale myślę, że na dobrą grę w kości zawsze znajdzie czas. Zobaczymy. Aha! Czyli Munro jest tutaj jedynym ziomkiem, z którym można zagrać w kości. Drugą dostępną osobą na moim aktualnym poziomie rozgrywki jest jeszcze Talar. Ciekawe, za którym razem Talara pokonam, bo to też pewnie chwilę zejdzie. I po tym, jak zagramy z Talarem, będzie można zrobić tą główną misję z wykopywaniem tego ciała z grobu. Sekcji zwłok przeprowadzenia. Dokładnie mówiąc. Siema Talar. Jak mi dasz się ograć za pierwszym razem, to cię uniewinnię. No to jak kurwa będzie? O kurwa. Jakie kwoty! Doskonale. Dobra, pierwsza runda jest moja, no musiałby jakiś street rzucić. No. Dalej lecimy. I tutaj już się pewnie schody rozpoczął. Rozpoczną. Okej. I mi do streetu brakuje tak. Mam jeden, czyli dwójki. No i jak dwójkę wyrzucę, to będzie w sam raz, więc o, mogę jedynką rzucić, żeby dwójka była i wtedy będę miał duży street, więc zobaczymy. No niestety. Para tylko. Jeden, jeden. Zobaczymy, co teraz. Próbować tego streeta ugrać, czy nie? A, już mam streeta! Aha, to luz, dobra. Widzicie, tak się znam. No i super. Wygraliśmy z Talarem za pierwszym razem.
Po prostu, żebym wygrywał, to ja muszę komentować te mecze kościanego pokera i dodawać je do odcinka, tak? Czyli to jest taka forma promowania tego hazardu w zamian za to, że będę go wygrywał. Dobra. Pokonałem Talara. Chcę zagrać z następnym zawodowcem, no. I już w tym momencie nie mogę z nikim zagrać. Znaczy nie mam. Do... No w akcie trzecim dopiero. Znajdują się osoby, z którymi mogę zagrać w tego tajemniczy człowiek. Cicho! Nigdy mnie nie widziałeś! O! Pod domem Talara. Aha, bo ekwipunek Berengara trafił do Talara. To o nim mówiłem w ostatnim odcinku. O tym, że jakbym dostał rzeczy z Berengara, to zapomniałem o tym. Teraz potrzebujemy wykonać misję główną z Shani. A i teraz z babką trzeba dobrze pogadać. Co tak włazisz jak krowa do obory? Że też ojciec ci rózgą manier do tyłka nie wbił? Do Shani przychodzę. Siedzi taka w pokoju jak księżniczka. Aha. A płacze, Kicia ostatnio płacze, bo mamusia nie ma na jedzonko dla Kici. A nie będzie przecież Kicia jadła tego. A kawaler bogaty. Łapóweczka, tak. Dajmy z 25 orenów. Na górę, królewicu, zapraszam na górę. Jeszcze jakbym dostał za to dożywotniego pasa wchodzenia do Shani, to byłoby doskonale, ale... Raczej nic z tego. Shani! Sekcja zwłok, tak? Jest potrzebna. Witaj, Shani. Chciałam chwilę por... Jasne, o co chodzi? Czasem śni mi się bitwa pod Brenną. W różnych wariantach, jak to w snach. Cała ta masakra, nasz namiot, krew, krzyki... Mm-hmm. I wiesz, co jest najgorsze? Budzę się wypoczęta i zupełnie się tym nie przejmuję. Chyba przywykłam do cierpienia. Mam wrażenie, że coś we mnie pękło. Rozumiesz? Rozumiem. Dzięki, Geralt. Dobrze jest podzielić się myślami z drugim człowiekiem. Nie ma sprawy. No git. Tylko jeszcze my tu przyszliśmy po główną misję. Tak? Tak przy okazji. Mam sprawę. Tak? Potrzebuję twojej pomocy w sekcji zwłok pewnego osobnika. Sekcji? Od kiedy zajmujesz się takimi sprawami? Muszę się dowiedzieć, jak zginął. Prowadzę śledztwo w sprawie Salamandry. Dobrze. Pamiętaj tylko, że nie jestem koronerem. Ty musisz zinterpretować to, co zobaczymy. Im lepiej się przygotujesz, tym więcej się dowiesz. Spotkajmy się wieczorem. Tymczasem pokręć się po mieście i zdobądź jak najwięcej poszlak. Jasne. Powęszę. Musisz też przekonać grabarza, żeby ci wydał ciało. Powodzenia w zbieraniu poszlak i do wieczora. Spotkamy się w szpitalu. Masz jakiś pomysł, gdzie mogę się dowiedzieć czegoś, co pomoże mi w przeprowadzeniu sekcji? Zapytaj Vincenta Maisa. Może powie ci coś interesującego. Ale najlepszym źródłem wiedzy jest słowo pisane. O. Poszukaj książek o anatomii i patologii. Do zobaczenia. Do antykwariusza zawitamy. Będzie kolejna lekturka na odcinku, tak? Wszystko się trzyma, tak? Mamy jakąś zdrową rutynę, czyli czytanie na odcinkach. Powiedzmy, że to jest wartość ucząca was, czy coś, ten deseń, kurde, tego typu. Przy okazji mogłem, znaczy tak sobie myślę, że mogłem u Carmen wziąć dla osiągnięcia w formie zapłaty przyspanie się z nią, ponieważ tylko jej mi w sumie z aktualnych możliwych postaci brakuje. Do całej tej... Co jest? Kurde. Gdzie jest antykwariusz? Nie podoba mi się to. Zniknął krasnolud, który jest mi niezbędny do... Biżuteria, prezenty, wszystko czego szukasz! Do życia. To nic, może o południu już będzie. No jak teraz nie będzie antykwariusza, to muszę pójść do Vincenta w sprawie tego.
Ale bardzo liczę, że widzę. Jest antykwariusz, jest. On ma po prostu inne pory, wiecie. Spania, on sobie może dłużej pospać, bo co mu towaru teraz napchałem, to on się nie musi przejmować, tak? Nie ma. Ty, Ziutek. Gdzie ja mogę kupić tę książkę? Chyba, że od Vincenta się dowiem. Ludzi, którzy rodzili już dochodzenia albo poczytać jakieś książki. Cmentarz Wyzimski. To nie wiem, czy mnie tam wpuszczą. Prawdopodobieństwo jest całkiem, kurczę, niskie, więc na razie udajmy się do Vincenta. Bo on mnie przyjmie przynajmniej u siebie. A, z Kalksteinem. Z Kalksteinem możemy też pogadać przy okazji, jak jesteśmy obok. Nie tędy. Ponieważ... Proszę Państwa, Kalkstein. Miałem mu powiedzieć o tym, co się dowiedziałem od was chyba, o to chodzi. Że mogę mu tutaj coś przekazać. Bo ona coś mówiła o strażniku. Jeśli chodzi, tak, rozmawiałem z Waską na bagnach. Dzięki niej znalazłem kartę wieża, która opisuje, w jaki sposób strażnik zostanie obudzony. Właśnie. Pokaż tę kartę. Co ciekawe. Alegoria, ale czytelna. Wyraźne wskazówki. Widzisz, Wiedźminie, wiele zależy od interpretacji. Ale wydaje mi się, że wiem, o co chodzi. Alchemikowi łatwo zrozumieć innego alchemika. Oświeć mnie. Strażnik obudzi się w ściśle określonych okolicznościach. Primo, musi to się odbyć w sąsiedztwie wieży. Ten warunek jest spełniony. Sekundo, do obudzenia golema potrzebny będzie odgromnik. Odgromnik? Rysunek na karcie przedstawia człowieka w koronie, co może być aluzją do króla Hermana Szalonego. Nie słyszałem o Hermanie Szalonym. Herman miał w zwyczaju wychodzić na wieżę w czasie burzy i wyzywać bogów od bękartów. Nieprzyjazne mu stronnictwo dokonało przewrotu pałacowego przez odpięcie odgromnika. Pouczająca historia, ale o co chodzi z tym odgromnikiem? Będziesz potrzebował urządzenia, które ściąga pioruny. Mówiąc wprost, solidnego pręta z metalu. Dobry kowal powinien go wykonać za umiarkowaną opłatą. I co dalej? Na koniec najważniejsze. Będzie również potrzebna burza. Przyznam, że jestem w kropce. Nie mam pojęcia, jak skłonić do współpracy matkę naturę. Postaram się coś wymyślić. Gdy wszystkie warunki będą spełnione, powinieneś udać się do strażnika i doczepić do niego odgromnik. Energia pioruna ożywi golema. I co dalej? Nie mam pojęcia. Wierzę, że sobie poradzisz. Jak już rozprawisz się z golemem, będziesz mógł sporządzić bardzo rzadki eliksir, wykorzystując jego serce. Oto receptura. Zobaczymy. Pamiętacie, jak w ostatnim odcinku biliśmy się z zakonem? To tam jest właśnie ten golem i obok niego są jeszcze pylony. I z tego co pamiętam, jak nacisnąłem wszystkie pylony, to Geralta uderzał piorun. I może chodzi o to, że jak dam ten odgromnik w tego golema, aktywuję te pylony, to ten piorun nie uderzy teraz tym razem Geralta, tylko właśnie w golema. I wtedy będę mógł z nim stoczyć pojedynek. Tak mi się wydaje, że trzeba zrobić. Także fajnie, jesteśmy krok do przodu w kwestii tego zadania. Tylko, że nie mam humoru, nie chcę mi się iść znowu na bagna, bo już mnie męczy powoli ta lokalizacja, bo za dużo czasu tam spędziłem. Szukając tu echinopsów, tu czegoś, już to miasto mnie bardziej interesuje, więc zróbmy coś jeszcze w zakresie miasta. Czyli miałem pójść do Vincenta Mace'a. Dobra, także jesteśmy już u Vincenta. O co chodzi, Wiedźminie? Chcę z tobą porozmawiać o Salamandrze. Nie obiecuję, że odpowiem. Ktoś powiedział Salamandrze o zleceniu na Kuroliszka. Co sugerujesz? Albo go oskarżyć, albo magista. Magistra. Znaczy, to też go obciąża, bo mówi, że go wypuścili, tak? Tylko, że on tam wtedy mówił, że to tam coś tam zanęto tak naprawdę, ale to tam dupa. Nie wiem, czy chcę z tą dwójką, bo on może być takim nieoczywistym, dobrym ziomkiem.
Albo jest po prostu zły i wszystko, co robi, jest zbyt oczywiste, żeby na niego. Nie wiem, to właśnie jest zbyt oczywiste, żeby to on był, tak mi się wydaje, nie? Więc. No jestem ciekawy, co odpowie, jakbym go oskarżył. Wyjaśnień jest kilka. Najbardziej oczywiste wskazuje na ciebie. Najbardziej oczywiste nie znaczy prawdziwe. Wypuściłeś magistra z więzienia. Wpłacono kaucję. Takie jest, kurwa, prawo. Ta druga opcja teraz brzmi jak takie rozpłakane dziecko trochę. A to obawiam się, że jest takie lizodupne. No ale no jeśli rzeczywiście w kwestii kaucji, no to... To akurat on nie ma zbytnio wyboru, bo to nie on to ustala. Prawo jest po to, żeby go przestrzegać. Co robisz nocami? Spotykasz się ze swoim szefem? Azarem Javedem? Odchędosz się, Wiedźminie. Nocuję w dzielnicy handlowej, co w tym dziwnego? Skąd masz pieniądze? Nie trzeba być bogatym, żeby nocować w dzielnicy handlowej. Od czego są znajomi? Bogaci znajomi. Ponieważ nie mam mocnych dowodów, wstrzymam się na razie z werdyktem. Góra urodziła mysz. Wielkie efekty skomplikowanego dochodzenia. Tak to jest, jak amatorzy biorą się za poważną robotę. Ale przynajmniej chciałeś dobrze. Przyjdź, jak wpadniesz na jakiś poważny trop. Udzielę ci paru dobrych rad. O co chodzi? Okay. Robisz czasami sekcję zwłok? A po co? Dziury w brzuchu to porachunki mafijne. Urwana głowa to wilkołak albo inna cholera. A spazmy i czarny język to trucizna. W pierwszym przypadku przyciskamy baraninę. W drugim sprawę przekazujemy zakonowi albo wynajmujemy wiedźmina. W trzecim to w 90% przypadków żona. Sekcje to strata czasu. No ale powiedział nam tak. Jakieś proste rzeczy typu, że właśnie język to trucizna. Tutaj dziura w brzuchu, porachunki mafijne, głowa to monstrum. Czyli albo będzie trucizna, albo dziura w brzuchu. Na to wychodzi. Jednakże kurde bym chciał tą książkę znaleźć. Bo byśmy mieli kącik literacki do odcinka, że tak to ujmę, odbębniony. Rzemieślnika, który zrobię dla mnie odgromnik. Pójdźmy z tym do kowala krasnoludzkiego, u niego zaopatrujmy się, tak? Wspierajmy nie ludzi, chociaż po prostu może krasnolutów. Nie ludzie to brzmi, jakbym właśnie chciał ich obrazić za wszelką cenę. Można coś u ciebie kupić. O. Potrafiłbyś zrobić dla mnie odgromnik? Długi, metalowy... Wiem, co to odgromnik. W Mahakamie używaliśmy piorunochronów. W czasach, kiedy wy, ludzie, modliliście się do burzy. Zresztą do dzisiaj nie wiecie nic o piorunochronach. Dasz radę wykonać dla mnie piorunochron? Próbujesz mnie obrazić, czy po prostu gadasz dla samego gadania? Zrobię go za 50 orenów. Zgoda. Przyjdź później. Przyszedł. Już gotowy. O, no i spoko. Proszę. Szybko poszło. Także mamy... Odgromnik, piorunochron. Co dalej? Aha! Dobra. Jednak jest książka o tym, u antykwariusza, tylko ona się nie nazywa Anatomia i patologia, coś takiego. Tylko to jest medycyna sądowa i jakieś zerykańskie owady. I można je kupić u antykwariusza bądź u talara. Dobra, to warto było przeczytać, bo bym ominął ten wątek, a bym chciał sobie jednak zobaczyć, co tam mają do powiedzenia. Medycyna sądowa. Tę książkę już przeczytałeś, aha. No dobra. To zerykańskie owady i inne plugastwa. Marko Knopf. Zerykania, ojczyzna jadowitego bazyliszka, zrodziła też inne plugawe stworzenia. Pośród nich chociażby pająki plamiste, tak wielkie, że łowią w swoje sieci elefanty oraz budzące grozę muchy tsetse,
Wywołują one szczególne obrzydzenie, albowiem składają jajeczka w ciele ludzkim, zaś ich czerwie dojrzewają w głowie nosiciela. A, jest coś takiego w rzeczywistości też chyba. Mózg ofiary służy im za strawę, a kiedy poczwarki dojrzeją i zmienią się w dorosłe osobniki, ulatują z ciała przez oczodoły, z których uprzednio wyjadły gałki oczne, takie i inne plugastwo rodzi się w dalekiej Zerikanii. Bogom niech będą dzięki, że nie oglądamy podobnej ohydy w północnych królestwach. Okej. Także możemy to już sprzedać. I jeśli trzeba, to mogę kupić jeszcze raz tą medycynę. Medycyna sądowa Milo Vanderbeck. Zanim przystąpimy do sekcji, należy zebrać jak najwięcej informacji, które pomogą nam zinterpretować ślady na ciele. Dobrze wiedzieć, kim była ofiara i w jakich okolicznościach ją znaleziono. Należy przypytać świadków i skonsultować się ze specjalistami. Umiejętnie przeprowadzona sekcja zwłok wyjaśnia niemal tyle, co rozmowa z ofiarą. Dowiadujemy się, kiedy nastąpił zgon, w jakich okolicznościach i co działo się z ciałem po śmierci. Możemy również pozyskać informacje o mordercy, narzędziu zbrodni i sposobie, w jaki zostało użyte. Przecięte skalpelem zwłoki są niczym otwarta księga. Zrozumie ją ten, kto zagłębi się w szczegóły i dokładnie zbada każdą hipotezę. Okej. Nie musiałem tego kupować, ale przynajmniej sobie poczytaliśmy, tak? To te pieniądze, co zdobyłem na hazardzie, teraz właśnie oddałem antykwariuszowi, więc dobre ręce trafiły. Przeczytaliśmy sobie, dowiedzieliśmy się od Vincenta co nieco, więc możemy teraz pójść do grabarza w celu zdobycia zgody po prostu, bo to bez tego ani rusz, aby zająć się tym ciałem. Mam nadzieję, że tak go udzieli, ewentualnie będzie trzeba mu dać łapówkę. Grabarzu, szanowny, udziel mi, proszę cię. Nie zanosi się na koniec. Zgody na ciało. O, klient. Jaka ma być? Sosnowadem. Ale nie chcę trumny. Rodziny, ja mam sam też. Nie chcę trumny. No, po prawdzie, dobry to argument. Jaki znów O spółce, żem myślał. Mieczyska na plecach masz ogromne. Pewno nie raz kogoś po łbie przejedziesz. Pomysł jest... Jak tylko kogoś ducha pozbawisz, to dasz mi cynk. Ja trum... Dość żartów. O co chodzi? Dobra. Dużo wiesz o zgonach w mieście. Pomagasz czasem w śledztwach? Czasem opowiadam Raymondowi o ciekawszych nieboszczykach. Ponoć to pomaga w dedukcji czy coś. Okej. No. On... Coś kurde... Nie wiem. Na jego korzyść działa to, że Salamandra mu wbiła do chaty. A na niekorzyść, że w sumie... Znaczy wiadomo, że... Jak zarzucił listę podejrzanych 10 osób, a tu jedna osoba jest odpowiedzialna za coś, to nie każdy będzie ten, ale... On takie tylko cząstkowe informacje daje nam. Też jak Xardas, głównemu bohaterowi w Gothiku. Nie wiem, coś... No... Coś... Nie wiem, coś może być z nim nie tak. Znaczy nie wiem, może jednak jest gitem, nie wiem, ale... Nie wiem. Ta salamandra, kurde, bardzo mnie zbiła z myśli, że jest złym ziomkiem. Nie ufam Raymondowi. On coś kręci. Stary Raymond? W życiu! Jest lojalny wobec klientów. Może, ale z tym śledztwem sobie nie radzi. Czuję, że sam poradzę sobie lepiej. Nie da rady. Decyzja administracyjna była, żeby nie wpuszczać. Co mam zrobić, żebyś zmienił decyzję? Potrzebuję oficjalnej zgody od kapitana Majsa. Nie dasz się inaczej przekonać? Może mogę... Po prawdzie, to możesz. Zadłużyłem się strasznie u Talara. Jeśli jakoś go przekonasz, żeby mi darował, dam ci klucz na cmentarz. Okej. Niedawno zmarł więzień. Jest już na cmentarzu? Nic o tym nie wiem. Ale mogę ci dać kogoś innego. Mam kilka naprawdę... Chodzi mi o konkretne zło... Bez łaski. Wybredny się znalazł. Jak się zdecyduje... oglądanie zwłok to sztuka. Pozornie przeciętne zgony mogą cię zaskoczyć.
Zawsze warto szukać głębiej. Ale kogo to obchodzi? No, on przez całą pracę przesiąkł, tak? I dlatego tak mówi. Dlaczego cmentarz jest zamknięty? Bo trupy grzecznie leżeć nie chcą, tylko z dołów wyłażą. Uważaj za tobą! Żartowałem tylko. Nie ma co się bać, za dnia nie łażą. Po prawdzie ktoś powinien zrobić z nimi porządek. Nawet tutaj wieczorami nie jest bezpiecznie. W końcu wyznaczą jakąś nagrodę, ale na razie nikt się tym nie interesuje. Coś dla mnie. Jak mi zapłacisz, to zajmę się tą sprawą. Na razie zostanie po staremu. Bywaj. No proszę, bohater. Ty myślisz, że takiego trupa to łatwo położyć? Zresztą jak se chcesz. Może kapitan straży będzie chciał za to zapłacić. Sprawdzić nie zawadzi. O co chodzi? No to fajnie, mamy dwie rzeczy, o które można zapisać kapitana. Ogłoszenie. Ja w sprawie... jak rozumiem, potrzebuję... Przede wszystkim chodzi mi o to, żebyś wytępił jak najwięcej tych kundli. Okej, taka sprawa. Czy mógłbyś odzyskać ciało więźnia do sekcji? Mógłbyś... Za butelkę dobrej... Dobra, czyli tak. Wódka... i... talar... i Vincent. To są rzeczy, które muszę... A to wszystko w jedną stronę w sumie jest. To git. Z czego wódkę u karczmarza może pójdę kupić teraz. Może ta wiśniówka na spirytusie będzie. Aj, to też dobrej jakości eliksiry z tego. Ty, to ja ogólnie se to kupię całe. Jak z dobrej jakości eliksiry, to te jaskółki będę mógł z tego robić. Teraz udajmy się do talara. Później do kapitana. No i mam nadzieję, że to, co kupiłem, to wystarczy temu rzutowi. Chyba, że mu dam w ogóle zwykłą gorzałę i może się zgodzi. Alkohol to alkohol, tak? Chodzi tylko o to, żeby się nawalić, nic więcej, więc... Chyba, że on jest na takim poziomie zaawansowania, że odczuwa jakoś specjalniej smak wódki, to wtedy rzeczywiście może... Ma to sens, ja jestem na poziomie zaawansowania, że tylko rozróżniam... czy... smakowa jakaś jest to do przeżycia. No to jak kurwa będzie? Więc... robimy interes? Nie wiem, co to znaczy. Jakoś delektować się wódką, to ciężka sprawa. Dobra. O. Możesz załatwić mi wejście na cmentarz? Ja mogę wszystko, ale nie chcę. Może dasz się przekonać. To kurewskie śledztwo zaczyna mnie męczyć. O. Udowodnij, że jestem niewinny. Jak mam udowodnić, że Talar jest niewinny? Załatwisz mi wejściówkę na cmentarz? Nie widzę powodów, żeby ci pomagać w tej maskaradzie. W ten sposób udowodnisz swoją... Nie ma chuja we wsi. Nie ma mowy. Nie chciałem cię denerwować. Już jestem spokojny. Nie będę ci pomagał w śledztwie, które prowadzisz na własną rękę. Tym bardziej, że... Dwa razy na nie mamy, tak? Dalej. To śledztwo za sradę przeszkadza. Muszę mu coś dać. Od razu tak o, z buta. Lokalną pieprzóweczkę. O. Do rzeczy. A gdzie dostarczyć? Do szpitala. Będzie tam Bywaj. Okej. Muszę przyjść do szpitala o północy. Super. Do północy skoczymy tak. Raymond i szpital. Listech. No, rzeczywiście. Dowód w sprawie. Na co powinienem zwracać uwagę podczas sekcji? Rzuć okiem na organy wewnętrzne. Trucizny ostatnio są w modzie, a z wielu zwykłych ziół można przyrządzić zabójczy dekokt. Spotkałem się ze zbyt wieloma zastosowaniami alchemii w rozwiązywaniu kłótni małżeńskich, żeby nie doradzić dokładnego obejrzenia wątroby. Bywaj. Czy mamy trochę informacji? Już powoli zaczynam zapominać co po niektóre, ale mam nadzieję, że dobrze tą sekcję przeprowadzę.
Jest Taszani tutaj, kurde. W dalu. Do sekcji. Pani Szani. Jesteś. Doskonale. Tu mamy tego trupa. Jesteś wreszcie. Gotów do rozpoczęcia sekcji? Tak, zaczynajmy już. Zaczynam sekcję. Rasa, człowiek, płeć, mężczyzna. Obrażenia ciało, uszkodzone w znacznym stopniu. Stopień dehydracji tkanek. Daruj sobie ten żargon, Szani. Nie jesteśmy w auli uniwersyteckiej, to kameralna sekcja. Jak chcesz. Zmarł wczoraj i jest rozszarpany na kawałki. Okej. Okay. Czyli wilkołak albo ktoś musiał być ostro wkurzony. Czy człowiek mógł zadać takie rany? Musiałby rozewrzeć szczękę na dwie stopy. Nie, to niemożliwe. Okej. Okay. Czyli wysłali go na potwory jednak. Możliwe, żeby załatwił go wilkołak? Do tej pory już by się zmienił w lykantropa. Racja. Geralt, nie musisz mnie sprawdzać. Jestem profesjonalistką. Przejdźmy dalej. Wyssany szpik kostny. To trupojady. To bardzo prawdopodobne. Od kiedy rozprzestrzeniła się zaraza, na cmentarzu ich pełno. Czyli rozszarpały go po śmierci. Najbardziej oczywiste rany nie są przyczyną zgonu. Mm. Nie sądzę. W ciele występuje również szereg ran kłutych, zadanych ostrzem o szerokości dwóch palców. Coś tu nie gra. Zobacz, jak ma wykręconą głowę i dłonie. Zewnętrzne objawy to nie wszystko. Popatrz, jakie ma napięte mięśnie karku i dłoni. Skąd wiesz, kiedy umarł? Normalnie ustalam to po objawach stężenia pośmiertnego i odwodnieniu tkanek, ale tym razem coś jest nie tak. Stężenie utrzymuje się za długo. Jak to mówią, dociekliwość to podstawa udanej sekcji. Możemy podrążyć temat? Zbadajmy jeszcze organy wewnętrzne. Trucizna i jednocześnie sztylet? Może sztylet z trucizną? Objawy nie są zwyczajne i myślę, że przyczyna śmierci... Te rany są zbyt ewidentne. Czuję... Jeśli tak, to jakaś rzadka. Może wręcz deko... Kalkstein? Sprawdzę wątrobę. Strzał w dziesiątkę. Całkiem marska. Ślady bardzo silnej trucizny. Śmierdzi alchemią na mile. Coś mi tu nie gra. Wszystko idzie zbyt łatwo. No cóż, widać czasem życie jest proste. Trucizna to jedyne wyjaśnienie tego nietypowego stężenia zwłok? Najbardziej prawdopodobne. Czemu pytasz? Mam paskudne przeczucie, że kryje się za tym coś więcej. Możemy zrobić trepanację czaszki. To zawsze ostatnia deska ratunku koronera. I jak? Otwieramy czaszkę. Przepraszam. Co to za świństwo? Larwy z rikańskiej muchy. Aha. CC. Bardzo niebezpiecznej. Dobrze się czujesz? Już lepiej. No kurde. Dobrze. Skąd się wzięły w jego mózgu? Co taki jest? Cykl rozwojowy. Gdybyśmy byli w Zerrikani, powiedziałbym, że mucha weszła mu przez nos do zatok i złożyła jajeczka. O ile się orientuję, jesteśmy w Temerii. Na szczęście. Nasz klimat jest za suchy i za zimny dla muchy CC. Nawet gdyby komuś udało się sprowadzić jajeczka, facet musiałby je wciągnąć nosem. Nie rozumiem. Jak wyglądają takie jajeczka? Malutkie, białe. Można pomylić z mąką. Albo z fistechem. Geralt... O kurde. Denat brał przed śmiercią fistech. Sama mu go dałam. Strasznie cierpiał, a nie mamy innych środków znieczulających. Ale myślałam, że jest z bezpiecznego źródła. Aha. Skąd go miałaś? Załatwił mi go twój znajomy detektyw. Mówił, że to specjalna partia towaru. Raymond. Kurde. No to mamy problem. Dosypał jajeczek do fistechu. Nocą dostał się tu i spreparował resztę śladów. Nie, to nie pasuje do Raymonda. Ty! Masz rację. Chociaż od pewnego czasu, kiedy go spotykam, mój medalion drga. Poza tym Zerrikania... No? Z Zerrikani pochodzi Azar Javed. Obawiam się, że nie ma już prawdziwego Raymonda. Ale przecież widziałam go wczoraj. To musi być Azar. Posługuje się iluzją. Próbuje mnie do czegoś wykorzystać. Wszystko zaczyna się układać. O kurde, dziękuję, Szani. Co zamierzasz? Najpierw porozmawiam z Kalksteinem. Nie zamierzam uderzyć nieprzygotowany. Co się dzieje? No, Kalkstein dowód niewinności jest. Baranina dowód niewinności jest. Rzeczywiście. Dowód niewinności Talara. Aha! No tak, bo przecież skoro
Tak, tak. Tak. Wszystko się tak, dobra, za późno łączę kropki. Okej, dobra, wszystko jasne, tylko rozumiem, że no do domu Raimonda tak o nie pójdę. Oj, nie, nie, nie ma bata. Nie ma bata, bo to już będzie na pewno jakaś gigantycznie ważna misja poboczna. A na to się nie zgadzam. Ale dobrze. Dobrze, w takim wypadku bardzo fajnie wyszło. Ale to też niestety będzie koniec. Ale wiecie, przyszły odcinek rozpoczniemy z pozytywną energią uniewinniania reszty. Więc mamy co robić, tak? Czuję, że nabieram wiatru w żagle, bo pamiętam, że jak kończyłem na tym 21, znaczy na tym 20 odcinku, 19, to tak było, że tak trochę na siłę szukałem, co mam zrobić. A teraz, to ja mam normalnie po prostu same czubki gór rzeczy, które mogę teraz chycić, nie? Więc bardzo fajna sytuacja. No i co? To by było na tyle miłego oglądania, to już za późno, ale... No, mam nadzieję, że może coś zjedliście, więc żeby dobrze się strawiło to, co zjedliście w czasie oglądania, ogólnie wszystko, co zjedliście. Po prostu miłego dzionka, miłego wieczorka i cześć, nie będę przedłużał. Siemano.